Józef Zadzierski urodził się 5 września 1923 roku w Kostopolu na Wołyniu. Był czwartym z kolei dzieckiem Władysława i Stanisławy z domu Korczyc-Brochwicz. Spośród jego rodzeństwa brat Edmund studiował matematykę na UJ, a później ekonomię na Uniwersytecie Poznańskim. Ukończył Szkołę Podchorąży Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. We wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. Był więźniem Starobielska, zamordowanym koło Charkowa. Siostra Maria ukończyła szkołę pielęgniarską w Warszawie, zaś druga siostra Alina do wybuchu wojny studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Młody Józef wyrastał w głęboko patriotycznej atmosferze domu rodzinnego. Ojciec był urzędnikiem, najpierw pracował w kompanii naftowej, następnie był dyrektorem banku, matka prowadziła dom. Od dziecka Józef zafascynowany był wojskiem. Być może dlatego ojciec wysłał go do Korpusu Kadetów we Lwowie, skąd jednak, bojąc się wpływu sanacji na wychowanie dziecka, po kilku miesiącach zabrał go stamtąd. W końcu lat 30. rodzina Zadzierskich przeniosła się do Warszawy. Do wybuchu wojny Józef zdążył ukończyć dwie klasy gimnazjum. Gdy wybuchła wojna, Józef miał lat 16. Pewnego dnia zniknął z domu. Rodzina nie wiedziała, co się z nim stało. Dopiero w końcu października 1939 roku, gdy wrócił do domu, sprawa się wyjaśniła. Otóż Józef zaciągnął się do wojska. Znalazł się w samodzielnej grupie operacyjnej Polesie, dowodzonej przez generała Franciszka Kleberga, i tam służył jako konny zwiadowca. Od początku okupacji Józef Zadzierski rwał się do działalności konspiracyjnej. Jednak dopiero w połowie roku 1941, po zdaniu na tajnych kompletach matury za zgodą matki, wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej w powiecie grójeckim. Tutaj działał przez 2 lata. Po wsypie w połowie 1943 roku, zagrożony aresztowaniem, musiał z Warszawy i najbliższej okolicy uciekać. I w ten oto sposób w czerwcu 1943 roku trafił do oddziału partyzanckiego Franciszka Przysiężniaka ojca Jana na Zasaniu. Przyjacielem jego brata Edmunda był Kazimierz Mirecki, który był komendantem Okręgu Rzeszowskiego Narodowej Organizacji Wojskowej. I właśnie pod okiem Kazimierza Mireckiego 20-letni wówczas Zadzierski rozpoczął działalność partyzancką na Zasaniu. Jako członek oddziału ojca Jana, Wołyniak, bo taki obrał pseudonim, Zadzierski uczestniczył w zwycięskich potyczkach z Niemcami pod Ujściem i Dąbrowicą. Oddział ojca Jana na Zasaniu toczył walki z Niemcami i Ukraińcami służącym Niemcom. Wołyniak już wtedy wyróżniał się odwagą i partyzanckim zmysłem walki. Na początku w ogóle swoim wyglądem specjalnie nie zwracał uwagi, bo był szczupły, nie był taki, powiedzmy, fizycznie rozbudowany. No ale było można zauważyć jego tę bystrość. Miał już do czynienia z bronią. Na wszystkie rodzaje broni, jakieśmy mieli w oddziale, znał się na RKM-ie, czy na PPSZ-ach nawet, czy na MP niemieckie, prawda. Także już można było poznać, że z bronią miał do czynienia. No był przydzielony do tego drugiego plutonu, dowódcą tego plutonu był Kordian. Wywiad Akowski doniósł do oddziału ojca Jana,
że w lasy Kołobrzyskiej Woli na polowanie wybiera się niemiecki inspektor lasów Kiesling. Był on znany ze szczególnie podłego stosunku do Polaków. Szykanował ich na każdym miejscu i w każdej sytuacji. Ojciec Jan postanowił zasadzić się na Kieslinga. Do akcji doszło 1 sierpnia 1943 roku. Wtedy oddział ojca Jana wracał z akcji przeciwko Ukraińcom w Bukowinie. W bojówce oddziału ojca Jana znajdował się również Wołyniak. Zasadzili się w lesie niedaleko Brzyskiej Woli. Niemiecki raport stwierdzał, 1 sierpnia 1943 roku ofiarny inspektor lasów Kiesling, będący na polowaniu wraz ze strażnikiem lasów z Biłgoraja oraz nadleśniczym Zygmuntem Sikorskim w lesie między Kulnem a Wólką Łamaną, dotychczas nie powrócili. Istnieje przypuszczenie, że zostali porwani lub zastrzeleni. Wyniknęła strzelanina. W jej wyniku Kiesling poniósł śmierć i jego niemiecki towarzysz, ale również zginął leśniczy Zygmunt Sikorski. Czyja kula zadała mu śmierć, dziś trudno orzec. Mówią, że strzelił do niego wcześniej Kiesling. W miejscu śmierci Sikorskiego znajduje się pomnik poświęcony jemu i drugiemu leśnikowi zamordowanemu przez NKWD Diakiewiczowi. Leśniczy Sikorski spoczywa na cmentarzu w Tarnawcu. W końcu grudnia 1943 roku, po rozbiciu oddziału ojca Jana w Grabie, Wołyniak zdecydował się opuścić ten oddział. W porozumieniu i za zgodą Kazimierza Mieleckiego Józef Zazierski założył kilkunastoosobowy oddział dyspozycyjny podległy komendzie Okręgu Rzeszowskiego NOW. Przyjechał komendant Żmuda. No i on właśnie zwrócił się do niego, że chce na własne rękę po prostu organizować jakiś oddział, a tym bardziej to było na rękę komendantowi Żmudzie, bo jak dojeżdżał do oddziału, to zawsze miał obstawę z Wołyniaka. W tym domu rodzinnym Kosiarskich w Brzyskiej Woli w okresie okupacji niemieckiej odbywały się różne spotkania kadry partyzanckiej, a były także i organizowane szkolenia dla żołnierzy, dla chłopców, którzy byli w wieku poborowym i służyli pomocą partyzantom sąsiadującym w naszym lesie tutaj w Górkach. Oczywiście najczęściej szkolenia te organizowali Ludwik Więclow, pseudonim Śląski z Leżajska. Wykładowcami to byli przede wszystkim Józek Wołyniak oraz Bronisław Sęp Dłużyński. Na szkoleniach tych często bywało wielu chłopców z okolicznych wsi, od 15 do 60. Trzy pokoje tego domu, połowy od strony południowej, przeznaczone były właśnie do takiej pracy konspiracyjnej. Na Zasaniu w czasie okupacji niemieckiej Wołyniak współpracował z partyzantką sowiecką. Za współpracę otrzymał sowieckie odznaczenie. W lipcu 1944 roku z Zasania i Leżajska Armia Czerwona wypędziła Niemców. Jak rozwiązali oddział ojca Jana, to myśmy z rodziną znaleźli się w Jesienniku. Tam dowiedzieliśmy się, że do Lipin przyszedł oddział Wołyniaka. Tam byli w tym parku Ruscy, w parku ziemianina Zbęckiego. I myśmy tam poszli i był oddział Wołyniaka, rozmawiali razem z tymi ruskimi.
A za plotem chodził, tak za żywoplotem, chodził jakiś rosyjski oficer z taką narzuconą na opończy szynelem. No i w pewnym momencie mnie zawołał, palcem kiwnął na mnie, ja podeszłam, pytam się, o co chodzi. A on mówi, kto to jest? Ja mówię, polscy partyzanci. A on mówi, powiedz im, żeby broń, którą mają, porzucili w drugim końcu Polski do najgłębszej studni, żeby się nie przyznawali, że są partyzantami, żeby nic o tym nikt nie wiedział. No ja poszłam, powiedziałam to Woleniakowi, a Woleniak mówi, to by, jakby chciał coś powiedzieć, to by zawołał komendanta, a nie do ciebie. Nie chciał wierzyć, że ruski oficer mógł tak powiedzieć. W końcu lipca 1944 roku wojska sowieckie znalazły się na prawym brzegu Sanu. Miały zaatakować Leżajsk. Wołyniak dowództwu sowieckiemu wskazał dogodne przejście przez brud w rejonie Żuchowa. Potem mówiono, że Matka Boska i Wołyniak uratowali Leżajsk od zniszczenia. Sowieci bez trudu przeprawili się przez San i wyparli Niemców z Leżajska. Wkrótce w Leżajsku utworzono posterunek milicji. Jego komendantem został właśnie Wołyniak. Przychodzi właśnie Wołyniak, włosy całkiem ścięte, wychudzony, miał taki płaszcz, dosyć długi, ale to on szczupły był, jeszcze był wychudzony, to tak to na nim to wisiały. Ja tak się przyglądam i co mówię, co nie poznajesz mnie, skowronek? A on miał na czole takie lekkie blizny. No i właśnie zaczął opowiadać, jak było, że on był komendantem w Leżajsku na posterunku. Miał około 30 milicjantów i on tam atakował przeważnie tych Ukraińców tego. I miał dwóch wojennych na posterunku w Leżajsku. NKWD i Sowieci patrzyli z początku na niego bardzo przychylnie. We wrześniu 1944 roku władze sowieckie zmieniły stosunek do Wołyniaka. Tego też miesiąca NKWD aresztowało Wołyniaka i wkrótce przekazało go władzom bezpieczeństwa polskiego. I kiedy jego rozszyfrowali, kto on jest, przyjechali z Rzeszowa UB i NKWD i wezwali jego na odprawę. Mówię, że umówimy w ogóle akcję przeciwko bandom bulbowców. I kiedy ta narada się odbywała, podskoczyło do niego dwóch NKWD-stów, zakuli go w kajdanki, rozbroili i wywieźli do Rzeszowa, do więzienia. Został osadzony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. Stamtąd po jakimś czasie przetransportowano go do Bakończyc koło Przemyśla, gdzie znajdował się obóz akowców przyszłych łagierników. 26 listopada Wołyniak znalazł się w transporcie, który jechał na wschód do łagru. Załadowali ich wagony towarowe, dobrze zabezpieczone, zabite, w ogóle, żeby ci nic się nie mogło dostać. I gdzieś niedaleko, może granicy 1939 roku, gdzieś na jakiejś stacji, tak jak on opowiada, jakiś kolejarz, jakiś niedużym otworem wrzucił jakiegoś kawałek żelaza wyłomu. I oni tym żelazem wyważyli podłogę w wagonie i na jednej stacji, jak się zatrzymali,
z tego wagonu, to tym otworem uciekli. Jak w 1944 roku, jak Ruskę no zabrały do Przemyśla i tam my się spotkały oba. Przemyślił na Bakończycach w tym. I tam my się spotkały i to wszystko radziły mi, jak tu zrobić, jak tu uciec. Nareszcie mówi tak, będziemy się ładować. Było nas tam takich chłopaków, może ze 20. Na ostatku jeden wagon. I ten wagon rozwalimy i uciekniemy. Panie, nie w szczęściu jest i nieszczęście i szczęście. Brakło wagonów na nos, na tych ludzi. I rozdzieliły po dwóch, po trzech, po jednemu i już po robocie. Już nie można uciekać. A on jakoś jechały my, pociąg stanął. W nocy stanął i szukają. Józef Dziarski, te ruskie, Józef Dziarski. Przemyśle już uciekł. I tak było, prawda. Wołyniak zbiegł z transportu wiozącego AK-owców do sowieckich łagrów i pod koniec 1944 roku w Kuryłówce zaczął organizować oddział partyzancki, który miał walczyć z narzuconą przez Sowietów władzą i ochraniać polską ludność przed ukraińskimi napadami. Zimą i wiosną 1945 roku działalność oddziału Wołyniaka koncentrowała się przede wszystkim na obronie ludności polskiej na Zasaniu przed atakami UPA oraz na organizowaniu odwetowych akcji pacyfikacyjnych na wioski ukraińskie. Wielokrotnie, gdy ludność polskich wsi zwracała się, zagrożona przez UPA, zwracała się do posterunków milicji, aby broniła ich milicja przed atakami UPA, słyszano odpowiedź: macie Wołyniaka, niech on was obroni. Największymi tego typu akcjami Wołyniaka była akcja na wieś Kulno i Piskorowice. 19 marca miało być przyjęcie na imieninach, bo to było trzech Józefów. Józef Gagosz Siuzdak, Wołyniak i mój mąż, też Józef. No i przygotowali się, że będą imieniny. Ktoś dał znać tu tym Ukraińcom. No i oni z ruskimi jakoś tam się z tego i napadli, bo sądzili, że u nas wszyscy będą pijani. No to bardzo szybko dadzą sobie radę z nami. A tymczasem ktoś dał znać, że Ukraińcy napadają na Kuryłówkę i z tamtej strony idzie natarcie. Nasi się zerwali, zostawili wszystko, co było na stołach, zostawili i polecieli. I wtedy oni byli zaskoczeni, bo sądzili, że tu wszystko będzie pijane, bo imieniny trzech Józefów. A tymczasem to było wszystko trzeźwe i wtedy dali im w kość Ukraińcom i dużo ich zginęło wtedy. Po krótkiej walce Sowieci i Ukraińcy zostali z Kuryłówki wyparci, uciekli do Kulna, a w ślad za nimi postępował oddział Wołyniaka i w efekcie ukraińska wieś Kulno została podpalona. Szacuje się, że spalonych zostało około 100 domów. Liczba ofiar wśród ludności ukraińskiej i Sowietów jest nieznana. Atak na Piskorowice 18 kwietnia 1945 roku był akcją odwetową. Dzień wcześniej, 17 kwietnia 1945 roku, Kureń UPA Iwana Szpontaka Zaliźniaka napadł na wieś Wiązownice. Tylko dzięki temu, iż we wsi był posterunek milicji, był pluton wojska oraz dzięki temu, iż na pomoc Wiązownicy przybył oddział NZW dowodzony przez Bronisława Gliniaka, pseudonim Radwan, ofiar wśród ludności polskich było przeszło 90. Po tym ataku na Wiązownicę komendant NZW
na powiat łańcucki Ludwik Więcław, pseudonim Śląski, oraz Tadeusz Kaczurba, pseudonim Tatar, który był oficerem politycznym przy Komendzie Oddziałów Leśnych Okręgu Rzeszowskiego NZW, podjęli decyzję o akcji odwetowej na wioskę ukraińską. Wybór padł na Piskorowice. W akcji na Piskorowice wzięło udział kilkuset żołnierzy NZW z oddziałów Wołyniaka, Majki, Lisa i Kudłatego. W tym czasie w Piskorowicach przebywała Sowiecka Komisja Przesiedleńcza. Tutaj też w budynku szkoły było około 100 osób narodowości ukraińskiej, które miały zostać przesiedlone na teren Ukrainy Sowieckiej. I to właśnie te osoby w szkole zostały zastrzelone. Szacuje się, iż w akcji na Piskorowice śmierć poniosło około 120 Ukraińców, z tego około 100 w szkole i w najbliższym otoczeniu szkoły. Do tej liczby należałoby dodać kilkadziesiąt osób zastrzelonych później przez oddział Kudłatego. 3 maja 1945 roku na Lżajskim Zasaniu odbyła się koncentracja niepodległościowych, antykomunistycznych oddziałów partyzanckich. Uczestniczył w niej również oddział Wołyniaka. Odbyła się msza święta, był apel. Wieczorem tego samego dnia oddział Wołyniaka przeprawił się przez San i zajął posterunek milicji, który mieścił się w tym budynku. Pod komendi Wołyniaka chcieli uprowadzić za San komendanta posterunku milicji Antoniego Maja, ale temu się sprzeciwił Wołyniak i powiedział, że 3 maja nie można nikogo zabić. W tym samym dniu rozbito również kasyno peperowskie. Podkomendni Maja, ci najbardziej gorliwi, otrzymali za swoje, a więc kary cielesne. Raz jeszcze Wołyniak zajął Leżajsk i posterunek milicji w Leżajsku. Było to w marcu 1946 roku. Oddział Wołyniaka rozbijał posterunki milicji, zwłaszcza w 1946 roku. Rozbił dwukrotnie posterunek w Jarocinie, ponadto w Polichnie i we Frampolu. W maju tego roku zdobycznymi samochodami sowieckimi pojechali do kilku posterunków w Tarnogrodzie, Potoku Górnym i Włókowej. Te wszystkie posterunki rozbito. Gorliwi milicjanci oraz ich współpracownicy, ormowcy, byli karani niejednokrotnie śmiercią. Na przełomie kwietnia i maja 1945 roku doszło do dezercji polskich wojsk w Biłgoraju i w Lubaczowie. Żołnierzy tych kierowano do walki z ich dawnymi kolegami z podziemia antyniemieckiego. Na to oni nie mogli się zgodzić. Dezerterzy udali się na zachód, szukając kontaktów z oddziałami leśnymi, antykomunistycznymi. NKWD wyruszyło w pościg za dezerterami. Dotarli w rejon Brzyskiej Woli, Kulna i Kuryłówki. Tu, na tych polach, doszło do starcia między wojskami NKWD a oddziałami leśnymi, którymi dowodził Franciszek Przysiężniak, ojciec Jan. Walka trwała kilka godzin. Sztab ojca Jana znajdował się w pobliżu kościoła. Tu również znajdował się punkt sanitarny, gdzie opatrywano rannych partyzantów. To była akcja na początku maja. Ukraińcy z Ruskimi napadli tam na Kuryłówkę i do nas przyleciał, na moją kwaterę, gdzie byłam z mężem, przyleciał Zygmunt Rejman i mówi: Józek, alarm. Józek, jest alarm. No i mąż się zebrał szybciutko i pobiegł ze swoją bronią, wziął granaty i pobiegł razem z Rejmanem. Zygmunt Rejman z powrotem przyleciał do nas, do mnie tam i mówi, jak ja go zobaczyłam
w drzwiach, to mówię, żyje. On mi odpowiedział, żyje, ale jest ciężko ranny. I mnie chodziło o męża. Jest ciężko ranny. No i mówi, zabieraj się. Jak masz jakieś lekarstwa, jakieś opatrunki, to weź z sobą i chodź ze mną. Ja się szybciutko ubrałam, wzięłam to, co miałam. Tam specjalnie dużo nie miałam, ale opatrunki jakieś tam miałam. Wzięłam to i przyszliśmy tędy wygonem do plebanii. Tu już byli ranni, bo wszystko zwozili na plebanię, wszystkich rannych zwozili na plebanię. I ja z księdzem węglowskim opatrywałam tych rannych. I odwozili ich wszystkich tych rannych, opatrzonych przez nas z księdzem, odwozili ich na Ożanne przez Tarnawiec. Partyzanci uzyskali przewagę dzięki działaniu oddziału Wołyniaka. Wołyniak odciął ze swoimi ludźmi